Dzień dobry Państwu, Adam Rak. Co nowego u złotego w środę 23 października? Witam serdecznie. Oczywiście, jakżeby inaczej, rozpoczynamy od kalendarza makroekonomicznego dostępnego na Macronext. Wchodzimy na Macronext i patrzymy, co dziś w polskim kalendarzu makroekonomicznym, a ten, no cóż, nie jest zbyt bogaty, ale godzina 10 to całkiem ważny moment w trakcie dzisiejszego dnia. Przede wszystkim stopa bezrobocia za wrzesień. Prognoza analityków, prognoza ankietowanych ekonomistów wskazuje na spadek tejże do 5,1% z 5,2%. Zobaczymy, czy rzeczywiście polska stopa bezrobocia spadnie, być może nie zmieni się, no ale miejmy nadzieję, że nie wzrośnie. O 10 również koniunktura konsumencka, raport bieżącego wskaźnika ufności konsumenckiej. To są dane z godziny 10, dane, które niekoniecznie będą musiały ruszać rynkami. A co na pozostałych rynkach, patrząc na poszczególne gospodarki, no to przede wszystkim strefa euro, 8.45 i indeks zaufania biznesu w Francji. Ten wyniósł 99 punktów w dół z 102, więc nieco mniej optymistyczne doniesienia płyną do nas z Francji. Godzina 13 i dane z Ameryki, konkretnie z Stanów Zjednoczonych. Wnioski o kredyt hipoteczny. Kolejna godzina to 15. Tam ważniejszy już raport sprzedaży hurtowej, raport sprzedaży hurtowników. Przepraszam, to nie Stany Zjednoczone, a Kanada. Indeks cen nieruchomości oraz tygodniowa zmiana zapasów ropy to są dane z USA i tak naprawdę poza tymi danymi nie ma zbyt wiele raportów płynących do nas, czy to z Wielkiej Brytanii, czy to z Szwajcarii, czy właśnie z Stanów Zjednoczonych. Wielka Brytania wczoraj głosowała nad ustawą brexitową. Ta ustawa brexitowa nadal będzie ruszać rynkami, to nadal będzie główny punkt zaczepienia dla rynków. Sprawdźmy więc, jak o poranku kształtują się poszczególne kursy walut. Korzystamy oczywiście z platformy TradingView, tam dostępne są praktycznie wszystkie instrumenty, których dziś potrzebujemy, ale nie potrzebujemy S&P 500, a Euro PLN. I aby tutaj było nieco nam łatwiej, patrzymy na to, co w trakcie wczorajszego dnia się zadziało na euro złotym, a ten w górę, proszę Państwa, 4,27 zł. Tyle w tym momencie. Na tyle w tym momencie wyceniane jest 1 euro w stosunku do złotówki. Odbiliśmy od rejonu 4,27 zł. Na te okolice wskazywaliśmy jako potencjalne miejsce odwrotu, jako potencjalne miejsce zakończenia się tego trendu spadkowego na wykresie euro PLN. Złotówka nieco słabsza o poranku w środę 23 października, natomiast wciąż jesteśmy najniżej od końcówki lipca, więc mimo wszystko jest dobrze. Euro PLN z całą pewnością będzie śledzić dziś doniesienia z Wielkiej Brytanii, ale zdecydowanie bardziej wrażliwą parą na doniesienia z brytyjskiej Izby Gmin będzie funt do polskiego złotego. Ten również w dół w trakcie wczorajszej sesji. Miał to oczywiście związek z niepewnością wokół Brexitu, a ta niepewność prawdopodobnie utrzyma się do końca tygodnia, więc możemy oczekiwać, że za jednego funta będziemy płacić i jeszcze mniej. 4,94 zł, na tyle w tym momencie wyceniany jest 1 funt w stosunku do polskiego złotego. No i czekamy, jeżeli ponownie znajdziemy się powyżej 4,97 zł, 4,98 zł, wówczas test okolic 5 zł będzie tylko i wyłącznie kwestią czasu. To był funt. Sprawdźmy zatem, co na głównej parze walutowej polskiego złotego, czyli dolar do polskiego złotego. Tutaj również złotówka nieco osłabła i 3,84 zł w tym momencie na naszym wykresie. Ja może tutaj usunę wszystkie te
rysunki. 3,84 zł. Na tyle wyceniony jest dolar w środowy poranek. I powoli, powoli zbliżamy się do tego równego poziomu 3,85 zł. I ten poziom może zatrzymać tutaj te korekcyjne wzrosty, korekcyjne spadki również złotówki. Zobaczymy, czy złotówka się umocni, czy będzie kontynuować swoje umocnienie względem amerykańskiego dolara. Ten jest z kolei mocno narażony na doniesienia z frontu wojny handlowej pomiędzy USA i Chinami. Ta wojna wciąż trwa, nieco przygasa ze względu na Brexit. To Brexit jest w tym momencie w centrum uwagi przede wszystkim mediów, ale również i rynków finansowych, ale pamiętajmy o tym, że porozumienia pomiędzy Pekinem a Waszyngtonem wciąż brakuje, a to oznacza, że Donald Trump jest zdolny do tweetowania, jest zdolny do kolejnych ceł, do nałożenia kolejnych ceł na chiński eksport. 3,84 zł w przypadku dolara, a jak prezentuje się frank szwajcarski, o tym już za chwilę. 3,88 zł, delikatne osłabienie się złotówki w trakcie ostatnich godzin. No to powoduje, znaczy tego mogliśmy się spodziewać po osłabieniu się względem dolara, względem euro. No frank szwajcarski jako waluta typowo bezpieczna również tutaj może zacząć zyskiwać w stosunku do naszej waluty. Mowa oczywiście przede wszystkim o ryzyku, o wciąż obecnym na rynkach finansowych ryzyku. Ryzyko te materializuje się poprzez Brexit, poprzez wojnę handlową, którą, tak jak przed dosłownie paroma minutami stwierdziłem, że nieco przygasa w tym tygodniu, natomiast wydaje się, że jeszcze w tym roku usłyszymy kolejne głośne doniesienia z frontu wojny handlowej. 3,88 zł. I brakuje nieco do tego równego poziomu 3,85 zł. Ten zdecydowanie ładniej by wyglądał na okienkach kantorów. Ten poziom zdecydowanie ładniej by wyglądał również na wykresie. Natomiast jak na razie do tego poziomu jeszcze nie dotarliśmy. Jesteśmy zdecydowanie niżej niż jeszcze na początku miesiąca. Miejmy nadzieję i tutaj ukłon w stronę wszystkich frankowiczów, że będziemy jeszcze niżej. Ale czy rzeczywiście będziemy o tym będziemy informować przede wszystkim w każdy poranek, co nowego u złotego codziennie o 8:45 na Państwa monitorach. I w tym momencie serdecznie dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejny program, tym razem z cyklu To Warto Wiedzieć. Tam powiemy sobie nieco szerzej o najważniejszych informacjach, najważniejszych wiadomościach spływających do nas w ostatnich godzinach, a które mogą wywrzeć wpływ również na polskiego złotego. Także serdecznie zapraszam.